Świat na wskroś. Witamy Państwa. Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Nasz program rozpoczynamy jak co tydzień od przeglądu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Siły amerykańskie w północno-zachodniej Syrii przeprowadziły udany atak na przywódcę państwa islamskiego Abu Ibrahima al-Haszemiego al-Kurajsziego, poinformował w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Według mediów dżihadysta popełnił samobójstwo, wysadzając w powietrze siebie i członków swojej rodziny. Jak napisano w oświadczeniu prezydenta USA, operacja była udana i dzięki nim al-Kurajszy został zdjęty z pola bitwy. Joe Biden zaznaczył, że żaden amerykański żołnierz nie ucierpiał. Kiedy nasze wojska zbliżyły się, aby pojmać terrorystów, w ostatecznym geście desperackiego tchórzostwa i bez względu na życie członków własnej rodziny i innych osób w budynku, al-Kurajszy zdecydował się wysadzić w powietrze, zamiast odpowiedzieć za swoje zbrodnie, podobnie jak jego poprzednik, powiedział Biden, opisując akcję wojsk specjalnych USA w syryjskiej prowincji Idlib. Według doniesień organizacji Białe Hełmy pomagającej cywilom w Syrii, z trzypiętrowego budynku pod granicą z Turcją wydobyto 13 ciał ofiar. Wśród zabitych były kobiety i dzieci. Według źródeł agencji Reutera ofiary te to efekt detonacji ładunku wybuchowego przez samego al-Kurajsziego, który zabił w ten sposób siebie i członków własnej rodziny. Tę samą informację przekazała m.in. telewizja Fox News. Jeden z amerykańskich śmigłowców użytych w operacji miał awarię techniczną i żołnierze byli zmuszeni wysadzić go w powietrze. Al-Kurajszy miał przejąć przywództwo nad organizacją Państwo Islamskie w 2019 roku, po tym, kiedy amerykańskie siły specjalne zabiły jego poprzednika, Abu Bakira al-Baghdadiego, również w syryjskiej prowincji Idlib. Pentagon ujawnił, że Rosja planuje upozorować atak ze strony Ukrainy, aby usprawiedliwić inwazję na ten kraj. Mamy informację, że Rosjanie prawdopodobnie chcą sfabrykować pretekst do inwazji, powiedział dziennikarzom rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że Rosja zamierza wyprodukować propagandowe nagranie wideo pokazujące ciała zabitych, opłakujących ich aktorów i obrazy zniszczonych miejscowości. Moskwa ma chcieć upozorować, że Ukraińcy w rzekomym ataku posłużyli się bronią dostarczoną przez Zachód. Za atak mają rzekomo odpowiadać ukraińskie wojsko lub wywiad, a jego celem ma być suwerenność terytorialna Rosji lub rosyjskojęzyczna ludność. John Kirby przypomniał, że Rosjanie w przeszłości korzystali z takich metod i gdy w przypadku Ukrainy do tego dojdzie, istotne będzie trafne nazwanie tej sytuacji. Jak zaznaczył rzecznik Pentagonu, z amerykańskiego doświadczenia wynika, że niewiele decyzji w przypadku takich działań nie zapada na najwyższym szczeblu rządowym. Tymczasem o łagodzeniu napięcia wokół ukraińskiego kryzysu prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentami Rosji Władimirem Putinem i Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Pałac Elizejski poinformował, że Emmanuel Macron poruszył m.in. kwestię statusu Donbasu i gwarancji bezpieczeństwa w Europie. Wcześniej Pałac Elizejski informował, że w Paryżu dojdzie do kolejnego spotkania w sprawie sytuacji na ukraińskich granicach z udziałem dyplomatów tzw. normandzkiej czwórki, czyli Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Francuskie media informują także, że Emmanuel Macron planuje spotkanie z Władimirem Putinem w Moskwie. Źródła w Pałacu Elizejskim wskazują, że prezydent Francji ma udać się z wizytą do Rosji w przyszłym tygodniu. Z kolei prezydent Turcji zaproponował w Kijowie pośrednictwo w rozmowach na linii Ukraina-Rosja. Recep Tayyip Erdoğan gościł z oficjalną wizytą w ukraińskiej stolicy. Spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły eskalacji napięcia ze strony Rosji. Prezydenci podpisali także umowę o wolnym handlu. Prezydent Erdoğan nazwał Ukrainę strategicznym partnerem. Jak zaznaczył, jego kraj wspiera suwerenność i terytorialną integralność Ukrainy włącznie z Krymem. Dodał, że Turcja chętnie mogłaby zorganizować szczyt przywódców Rosji i Ukrainy. Turecki prezydent podkreślił, iż wierzy, że kryzys będzie uregulowany pokojowymi i dyplomatycznymi metodami. Podczas wizyty podpisano umowę o wolnym handlu między krajami. Ma ona znieść cła na ponad 90% towarów w handlu między Turcją i Ukrainą. Podpisano też umowę o współpracy w sferze technologii lotniczych. Dzięki temu możliwe będzie m.in. rozpoczęcie produkcji tureckich dronów bojowych Bayraktar na Ukrainie. W Moskwie natomiast przez 5 godzin rozmawiali ze sobą Władimir Putin i premier Węgier. W kontekście napięć wokół rosyjsko-ukraińskiej granicy Viktor Orban oświadczył, że żaden z przywódców krajów Unii Europejskiej nie chce wojny, a on osobiście opowiada się za dyplomatycznymi metodami rozwiązania kryzysu. Podkreślił, że Budapeszt jest zainteresowany jak najszybszym rozładowaniem napięcia. Szef węgierskiego rządu dodał, że jego kraj ma swój model polityki zagranicznej, który pozwala być członkiem Unii Europejskiej i NATO, a jednocześnie
jednocześnie utrzymywać dobre stosunki z Rosją. Swój przyjazd do Moskwy nazwał misją pokoju. W odpowiedzi Władimir Putin zapowiedział, że będzie informował węgierskiego premiera o postępie negocjacji z NATO w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Jednocześnie przypomniał, że Rosja chce, by sojusz zrezygnował z rozszerzania się na wschód i wycofał wojska z państw, które stały się jego członkami po 1997 roku. Wskazał m.in. na Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Rumunię. Państwa NATO odpowiadają, że Moskwa nie ma prawa wysuwania takich żądań i ostrzegają, że w przypadku agresji na Ukrainę nałożą na Rosję dotkliwe sankcje. Stany Zjednoczone nie wykluczają rozlokowania na wschodniej flance NATO jeszcze większych sił niż te, które prezydent Joe Biden skierował w tym tygodniu do Europy. Biały Dom potwierdził Polskiemu Radiu, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy na ten temat z sojusznikami. Dzień wcześniej prezydent Joe Biden podjął decyzję o skierowaniu do Europy 2000 żołnierzy. 300 z nich trafi do Niemiec, a 1700 do Polski. Dodatkowo 1000 żołnierzy zostanie przesuniętych z Niemiec do Rumunii. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że decyzja o rozlokowaniu w Polsce i Rumunii dodatkowych wojsk jest odpowiedzią na agresywne działania prezydenta Putina. Tak długo, jak będzie on podejmować agresywne działania, będziemy wzmacniać bezpieczeństwo naszych sojuszników z NATO w Europie Wschodniej. Artykuł 5 jest naszym świętym zobowiązaniem, powiedział amerykański prezydent. Francuzi skierowali dodatkowe siły do Rumunii. Nie może to zostać odebrane jako prowokacja wobec Rosji, powiedział szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian. Oświadczył, że Francja i NATO zrobią wszystko, aby przekonać Rosję do dialogu i deeskalacji kryzysu. Wcześniej Kreml zakomunikował, że zwiększenie obecności wojsk NATO w Europie Wschodniej spowoduje eskalację napięć w regionie. Rosja zapowiedziała także podjęcie stosownych działań, jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście rozmieszczą dodatkowe oddziały w krajach NATO, poinformowało radio Echo Moskwy. Wcześniej plany Waszyngtonu skrytykował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Sekretarz generalny NATO poinformował, że w ostatnich dniach nastąpi przerzut znaczącej liczby rosyjskich wojsk na Białoruś. Jens Stoltenberg potwierdził, że Rosja rozmieściła tam największe siły od czasu zimnej wojny. Z szacunków NATO wynika, że na Białorusi stacjonuje obecnie 30 tysięcy żołnierzy oddziałów bojowych. Są siły specnazu, myśliwce i wyrzutnie rakiet oraz systemy obrony przeciwrakietowej. Ze strony rosyjskiej doszło także do kilkukrotnego naruszenia przestrzeni powietrznej chronionej przez państwa NATO. Wielka Brytania dwukrotnie wysłała myśliwce przeciwko samolotom zbliżającym się do strzeżonego przez nią obszaru. Najpierw królewskie siły powietrzne przechwyciły i odeskortowały 4 rosyjskie bombowce, a kolejnego dnia myśliwce Typhoon wspierane przez samoloty z bazy RAF Bryce Norton zostały poderwane i uruchomione przeciwko samolotom zbliżającym się do brytyjskiego obszaru zainteresowania, poinformował rzecznik królewskich sił powietrznych. Utrzymujące się wciąż napięcie wokół granicy Rosji z Ukrainą będzie tematem obu rozmów w dzisiejszym Świecie na Wskroś. Przebywający na Ukrainie dziennikarz Piotr Andrusieczko opowie w rozmowie z Husajnem Oruczewiczem o tym, jak wygląda front wschodni w Donbasie. Natomiast dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi, jak napięcie międzynarodowe postrzegane jest w Bułgarii. Czołowi współpracownicy opuszczają premiera Borisa Johnsona. Do dymisji podał się szef Biura Komunikacji Społecznej na Downing Street. Ze stanowiska zrezygnowała także jego doradczyni Munira Mirza. Zaprotestowała przeciwko atakowi, jaki jej szef przypuścił na lidera opozycji. Boris Johnson zasugerował, że szef lewicy Keir Starmer, pracując jeszcze w prokuraturze krajowej, nie wszczął dochodzenia w sprawie seryjnego pedofila Jimmy Savile'a. Te oskarżenia są nieprawdziwe i popularne na skrajnie prawicowych blogach internetowych. Słowa padły w poniedziałek w Izbie Gmin, gdy premier Johnson bronił się przed atakami opozycji po publikacji raportu w sprawie lockdownowych imprez na Downing Street. Od sugestii odcięło się potem publicznie kilku posłów partii konserwatywnej. Ja bym tego nie powiedział, zadeklarował minister finansów Rishi Sunak, typowany na następcę premiera. Od oskarżenia zdystansował się także Dominic Raab, zastępca Borisa Johnsona. Sam premier Anglii przyznał, że Keir Starmer osobiście nie miał nic wspólnego z decyzjami w sprawie Jimmy Savile'a. Słowo przepraszam jednak nie padło i dlatego Munira Mirza zdecydowała, że odchodzi. To znak, że bunkier się wali, napisał Dominic Cummings, niegdyś wpływowy doradca premiera Johnsona, a obecnie jego zaciekły krytyk. On jest skończony, dodał, odnosząc się do szefa rządu. W partii konserwatywnej część posłów mówi już wprost o potrzebie zmiany lidera. Do uruchomienia głosowania w sprawie partyjnego wotum nieufności wobec Borisa Johnsona potrzeba 54 wniosków. Nie wiadomo na razie, ile ich już jest, bo spływają w sekrecie. Dopiero gdy próg ten zostanie osiągnięty, szef komitetu odpowiedzialnego za organizację wyborów lidera ugrupowania ogłosi to publicznie.
Brexit wywołał kryzys polityczny w Irlandii Północnej. Do dymisji podał się szef regionalnego rządu Paul Given, zwolennik pozostania regionu pod kontrolą Londynu. To protest przeciwko tzw. protokołowi irlandzkiemu. Oznacza to częściowy paraliż administracji w zapalnym regionie świata. Według zasad panujących w Irlandii Północnej automatycznie pozycję straciła zastępczyni pierwszego ministra stojąca po drugiej stronie barykady. Protokół sprawił, że towary przybywające do regionu z Anglii, Walii i Szkocji poddawane są kontrolom, mimo że handel odbywa się w ramach jednego państwa, Zjednoczonego Królestwa. Daje to niekorzystny efekt dla lokalnej gospodarki, a dla zwolenników więzów z Londynem stanowi symbol odcięcia od reszty królestwa. Ale z drugiej strony w ten sposób udało się uniknąć granicy przecinającej Zieloną Wyspę, która przeszkadzałaby w handlu między pozostającą w Unii Republiką Irlandii a pobrexitową Irlandią Północną. Powrót do takiej granicy groziłby też powrotem przemocy, która rozrywała region przez dekady. Centralny rząd w Londynie domaga się od Unii zmian w umowie brexitowej. Premier Boris Johnson stwierdził, że stworzone przez protokół irlandzki kontrole celne wewnątrz królestwa są szaleństwem. Jednak to obecny szef rządu wynegocjował to porozumienie, a kandydując na premiera mówił, że protokół jest sukcesem. Wybrany w ostatnią sobotę na drugą 7-letnią kadencję prezydent Włoch Sergio Mattarella został zaprzysiężony w parlamencie. W przemówieniu powiedział, że najważniejszym zadaniem stojącym przed wszystkimi we Włoszech jest odbudowa kraju. Prezydent Mattarella został przywitany w Izbie Deputowanych długimi brawami przez wszystkich elektorów, parlamentarzystów i przedstawicieli regionów. W przemówieniu przypomniał, że Włochy są głównym beneficjentem unijnego planu odbudowy. Podkreślił także, że nie można dopuścić, aby po latach pokoju w Europie znowu zaczęła zagrażać wojna. 40-minutowe przemówienie było 55 razy przerywane owacjami na stojąco. Austriacka ustawa o obowiązku szczepień przeszła ostatni etap procesu legislacyjnego. Zatwierdzili ją członkowie Rady Federalnej Wyższej Izby Parlamentu Austrii. Nowe przepisy będą egzekwowane od połowy marca. Kary wobec niezaszczepionych osób będą sięgać nawet 3,5 tysiąca euro. Przepisy dotyczą wszystkich dorosłych mieszkańców Austrii, oprócz kobiet w ciąży. Głosowaniu towarzyszyły protesty uliczne. Sprzeciw wyrazili głównie posłowie Wolnościowej Partii Austrii. Skala strat w edukacji dzieci na całym świecie wywołanych przez pandemię COVID-19 jest niemal niemożliwa do przezwyciężenia, wskazuje raport UNICEF. Wskutek niemal 2 lat pandemii ponad 635 milionów uczniów zostało dotkniętych zamknięciem szkół i przerwami w nauce. Dane organizacji wskazują też, że dzieci straciły podstawowe umiejętności liczenia, czytania i pisania. Robert Jenkins, dyrektor do spraw edukacji w UNICEF, zwraca uwagę, że nastąpił efekt podwójnego kryzysu. Przed okresem zamykania szkół świat już borykał się z kryzysem edukacji. Nieco ponad 53% dziesięciolatków w biedniejszych krajach nie potrafiło czytać. Teraz dotyka to już 70% dzieci, które przez brak dostępu do szkół nie są w stanie przeczytać i zrozumieć prostego tekstu, powiedział Robert Jenkins. Szacuje się, że w Etiopii dzieci ze szkół podstawowych nauczyły się od 30 do 40% tego, czego nauczyłyby się w normalnym roku szkolnym. Do tego, jak podaje UNICEF, przez pandemię 370 milionów dzieci zostało pozbawionych jedynego pełnego posiłku w ciągu dnia, który zazwyczaj otrzymywały w szkole. UNICEF wskazuje, że ponowne otwarcie szkół już nie wystarczy. Uczniowie potrzebują bowiem intensywnego wsparcia, aby odzyskać utracone umiejętności i wiedzę. Szkoły muszą też wychodzić poza miejsce nauki, aby odbudować zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. Polska i Czechy zawarły porozumienie w sprawie kopalni Turów. Ogłosili to na wspólnej konferencji prasowej w Pradze premierzy obu krajów. Polska zobowiązała się do wypłaty rekompensat za szkody spowodowane wydobyciem w wysokości 45 milionów euro. Oprócz tego strona polska ma wybudować infrastrukturę chroniącą środowisko po czeskiej stronie granicy. Jedną z inwestycji będzie podziemny ekran chroniący przed odpływem wód gruntowych. Czesi otrzymają również dostęp do danych z monitoringu wód i powietrza. Porozumienie zakłada także powołanie wspólnego funduszu, z którego będą finansowane małe projekty związane z ochroną środowiska. Umowa w sprawie Turowa będzie obowiązywać przez 5 lat. W tym czasie sporne kwestie dotyczące wydobycia będzie rozstrzygał na wniosek stron Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czesi mają jednak wycofać złożony w lutym ubiegłego roku pozew do TSUE tuż po otrzymaniu od Polski uzgodnionych w ramach porozumień środków finansowych. Według czeskiego premiera Fiali nastąpi to w ciągu kilku godzin od wpłynięcia przelewu. Armenia i Turcja po 2 latach wznowiły między sobą loty komercyjne. To kolejny krok w normalizacji stosunków pomiędzy oboma krajami.
Loty między dwiema stolicami zostały przerwane 2 lata temu, kiedy upadła tania turecka linia lotnicza, oferująca kilka lotów tygodniowo. Pasażerowie zostali zmuszeni do przesiadki w Gruzji. Armenia i Turcja nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Granica lądowa jest zamknięta od 1993 roku, a między krajami pozostają spory historyczne na tle narodowościowym. W czasie I wojny światowej Imperium Osmańskie przeprowadziło ludobójstwo Ormian. W atakach na 2 bazy wojskowe w południowo-zachodnim Pakistanie zginęło 4 żołnierzy i 15 rebeliantów. Pakistański minister spraw wewnętrznych Rashid Ahmed poinformował, że armia kontroluje sytuację. W prowincji Beludżystan, gdzie doszło do ataków, wojsko prowadzi operację przeciwko grupie rebeliantów odpowiedzialnych za napaść. Do jej zorganizowania przyznali się separatyści z frontu wyzwolenia Beludżystanu. Bojownicy Kodeko zaatakowali obóz dla przesiedleńców na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Agencja Reutera podaje, że w ataku zginęło co najmniej 60 osób. Obóz Savo jest położony w prowincji Ituri na wschodzie kraju. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych mieszka w nim około 4000 osób. Bojownicy Kodeko wywodzą się głównie ze społeczności Lendu, która od dawna jest w konflikcie z ludem Hema. Spór między tymi grupami etnicznymi sięga czasów kolonialnych i dyktatury prezydenta Mobutu Sese Seku. W 1999 roku między społecznościami wybuchła wojna, zakończona w roku 2003 dzięki operacji ONZ. Konflikt na nowo rozgorzał w 2017 roku. Według ONZ Kodeko zabili w ostatnich latach setki cywilów Ituri i zmusili tysiące do opuszczenia swoich domów. W stolicy Chin rozpoczęły się zimowe igrzyska olimpijskie. To 2 igrzyska w czasie pandemii koronawirusa, po przełożonych o rok letnich igrzyskach w Tokio. Pekińska impreza odbywa się zgodnie z planem, ale przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ochrony pandemicznej. O medale w 109 konkurencjach rywalizuje około 2900 sportowców. Olimpijskie delegacje wysłało do Pekinu ponad 90 narodowych komitetów olimpijskich. Areny olimpijskich zmagań zlokalizowane są w 3 miejscach. W Pekinie, w podpekińskim Yangqing oraz w położonym w prowincji Hebel Zhangjiakou. Po prawie 8 latach od wybuchu wojny w Donbasie nad Ukrainą znów zawiesiła groźba brutalnego konfliktu na dużą skalę. Na wschodzie kraju jest niespokojnie, a na linii frontu cały czas trwa wymiana ognia. U granic gromadzą się rosyjscy żołnierze i jest ich już ponad 100 tysięcy. Zachód na razie bez większych sukcesów targuje się z Kremlem o bezpieczeństwo Ukrainy. Najważniejsze w tej chwili pytanie, które zadają sobie Ukraińcy, brzmi, czy Rosjanie zdecydują się na zmasowany atak na ich kraj. Codziennie pojawiają się informacje, które mogą być argumentami za i przeciw takiej agresji. Codziennie z ust polityków rosyjskich i europejskich płyną ostrzeżenia, zapewnienia, czasem nawet groźby. Codziennie te sygnały interpretują kolejni eksperci i można odnieść wrażenie, że większość z nich jednak wątpi w inwazję. Co dzieje się na ukraińsko-rosyjskiej granicy i jak Ukraina przygotowuje się do ewentualnego ataku Rosji? Komentarz dziennikarz i publicysta Piotr Andruszeczko. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, to znaczy tutaj trwają cały czas takie bardzo intensywne wysiłki dyplomatyczne i oczywiście z jednej strony mamy stanowisko rosyjskie, mamy też stanowisko Zachodu i tutaj póki co nie widać możliwości kompromisu, ale to nie znaczy, że on nie zostanie wypracowany. Ja jestem raczej mi się wydaje, że jest małe prawdopodobieństwo w najbliższym czasie rosyjskiej inwazji na dużą skalę. To znaczy ja tutaj podkreślam, że chodzi o, bo tak jak mówiłeś, no wojna trwa cały czas na wschodzie Ukrainy. Natomiast no chodziłoby taką inwazję, gdzie rzeczywiście Rosja by wtargnęła w Ukrainę i zajęła, jeśli nawet nie całą, no to jakoś znaczące terytorium tego państwa. I ja tutaj trochę się opieram na tym, co mówią jakby no też eksperci jakby ukraińscy i inni. To znaczy, że no do tego jest potrzebne trochę więcej jakby niż to, co widzimy w pobliżu obecnie, co widzimy w pobliżu ukraińskich granic. Tutaj no chociażby cała logistyka powinna być bardziej rozwinięta ze strony rosyjskiej. Natomiast no tak jak mówią sami żołnierze na wschodzie Ukrainy, ci, którzy mają jakieś doświadczenia od tego 2014 roku, no to oni podkreślają, że rzeczywiście najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest eskalacja, intensyfikacja walk w samym Donbasie. To jest rzeczywiście takie, wydaje mi się też, że to jest to miejsce, gdzie to ryzyko jakby
wznowienia właśnie takich intensywnych walk jest największy. Ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się temu, co było w 2014 roku, no to rozumiemy, że Rosja, Kreml ma rozpisane różnego rodzaju scenariusze. No wszyscy oni reagują w zależności od właśnie sytuacji tej międzynarodowej, od tego, co się dzieje w samej Ukrainie i wokół niej. I na pewno te plany, jeżeli one były już jakoś wyznaczone na najbliższy czas, no one musiały być skorygowane przez chociażby właśnie dostawy broni dla Ukrainy. To trochę zmienia tę sytuację jakby militarną. To znaczy ta rosnąca liczba broni przeciwpancernej, tych zestawów rakietowych, to musi być brane pod uwagę przez dowodzących rosyjską armią, czy przygotowujących ewentualną taką operację wobec Ukrainy. Tak naprawdę ja nie mam tutaj odpowiedzi. Znaczy wydaje mi się, że czy inaczej, no wszyscy moi rozmówcy, z którymi ja rozmawiałem właśnie podczas tych dwóch ostatnich tygodni na Donbasie, no raczej mówią o tym, że nie spodziewają się w najbliższym czasie jakiejś diametralnej zmiany, że z drugiej strony to oczywiście wojskowi przede wszystkim mówią, my jesteśmy gotowi, to znaczy dla nas w zasadzie nic się nie zmieniło. To znaczy mamy postawione te same zadania, które były postawione do tej eskalacji, czyli jesteśmy na pozycjach, przygotowujemy się, dlatego no, że po prostu ta wojna, która trwa, no, ona niesie w sobie takie ryzyko, że właśnie przeciwnik może na przykład zdecydować się na nowe ataki. Dlatego no, wydaje mi się, że rzeczywiście no, ukraińscy żołnierze, jakby, którzy tam stacjonują, no, rozumieją jakby te ryzyka, rozumieją te wyzwania, tym bardziej, że jak oni sami podkreślają, że przecież oni są tam na dobrowolnych zasadach, to znaczy to są, oni podpisali kontrakty, rozumiejąc też ryzyko jakby tego, co się może z nimi wydarzyć, no bo to jest wojna, więc tutaj jakby generalnie miałem takie wrażenie, że wojskowi raczej o wiele bardziej spokojnie się odnoszą do tej całej sytuacji niż ludzie, którzy no, mieszkają gdzieś w dalszych rejonach Ukrainy, takich jak Kijów czy Lwów, gdzie jakby no, sądząc chociażby z tych wpisów w sieciach społecznościowych, no, wydaje się, że oni bardziej jakby nerwowo czasami właśnie reagują na wszelkie informacje, które pojawiają się w mediach. Życie w Ukrainie toczy się w normalny sposób, to znaczy tak jak było wcześniej tutaj, no nie widać, jeżeli ktoś przyjedzie teraz do Ukrainy, to nie zobaczy żadnej różnicy, to znaczy no wszystko funkcjonuje tak jak funkcjonowało i to dotyczy wszystkich regionów tego kraju, czyli nawet tych, które są najbliżej frontu. No tam życie też się toczy normalnie, to znaczy na Donbasie jakby pracują sklepy, są otwarte restauracje, ludzie chodzą do pracy i nie ma żadnych objawów paniki. Dla mnie z takim pokazowym przykładem jest miasto Mariupol, w którym spędziłem kilka ostatnich dni, dlatego że ja pamiętam, co tam się działo w 2014 roku, kiedy tam przyjechałem pod koniec sierpnia, kiedy ruszyła ofensywa bojowników wspieranych przez rosyjskie wojska od granicy rosyjskiej, został zajęte wtedy takie nadgraniczne miasto Nowoazowsk i no w zasadzie czołgi jechały na Mariupol. I wtedy rzeczywiście była panika. Ja pamiętam, jak ludzie uciekali, jak były wywożone sklepy. Teraz nic takiego nie ma miejsca. Wszystkie zakłady pracują w normalnym trybie. Tam jest taki fajny wskaźnik normalności. To znaczy mieszkańcy mówią, że pierwszymi, którzy wtedy uciekali w 2014 roku, którzy wywozili to i zamykali się, to były salony samochodowe. Po prostu wywożono samochody, zamykano salony, dlatego że było to już takie negatywne doświadczenie tego, co się działo w Doniecku, kiedy no, po prostu te bojownicy samochody rekwirowali. Teraz one są otwarte, czyli jakby tutaj no, właściciele zakładają, że nic się radykalnie nie zmieni. Natomiast no, oczywiście no, jakby władze, samorządy w poszczególnych miastach, one się przygotowują do sytuacji, w której mogłoby dojść właśnie do wybuchu wojny, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o sprawdzenie, w jakim stanie znajdują się schrony. No i z tym jest bardzo różnie, bo to jakby już Kijów nawet, w którym jakby wydaje się, że sytuacja jest chyba najlepsza, no pokazuje, że oczywiście no, część tych obiektów jest nieprzystosowana obecnie do przyjęcia ludności cywilnej w przypadku nie wiem, ostrzałów artyleryjskich czy też nalotów, bombardowań lotniczych. Na dzień dzisiejszy takich miejsc jest 500, ale o wiele więcej jest miejsc o tak zwanym podwójnym, jakby o podwójnej roli, czyli po prostu w tych miejscach, gdzie kiedyś były schrony, no teraz często znajdują się jakieś punkty usługowe.
One oczywiście w skrajnej sytuacji mogą również przyjąć mieszkańców, natomiast no, Witalij Kłyczko mówi, że największą jakby takim systemem schronów dla mieszkańców no, po prostu będzie sieć stacji metra, bo rzeczywiście niektóre no, po prostu są przystosowane nawet do wojny nuklearnej, czyli tam posiadają odpowiednie systemy wentylacji, zamykane są, one są szczelnie zamykane. Ale to nie są oczywiście jakby schrony, na których będzie można długo jakby przebywać i żyć. I też doświadczenie jakby no, tych walk na Donbasie no, pokazuje, że tak naprawdę jeżeli zaczynają się ostrzały artyleryjskie, to ty nie masz za bardzo też wiele czasu, po prostu chowasz się tam, gdzie masz taką możliwość. Natomiast no, wydaje mi się, to jest taki najbardziej czarny scenariusz. Ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam sytuacji, w której miałoby dojść do, nie wiem, bombardowania Kijowa, no bo to się w głowie nie mieści w ogóle, jakby myślę, że żadnemu zdrowo myślącemu człowiekowi i wydaje mi się, że nawet wśród rosyjskich decydentów no jest chyba rozumienie tego, że to byłoby przekroczenie już ja nie wiem jakiej nawet czerwonej linii, bo też no jak Rosja, jak wytłumaczyć to, że Rosja miałaby na przykład bombarduje miasto, z którą wiąże też jakby swoją historię. No. Całe chrześcijaństwo wschodnie, no, które jest jakby tutaj kolebką jest Kijów dla niego, więc jakby to wydaje się mało prawdopodobne. Ale powstają też jakby oczywiście powstają bataliony obrony terytorialnej i to nie tylko w Kijowie, w Kijowie powstało centrum, do którego można się zapisywać, ale one powstają również, czy nawet one już powstały już jakiś czas temu, teraz po prostu odbywa się, można powiedzieć, taka rekrutacja, to znaczy oczywiście reklamuje się jakby dla mieszkańców poszczególnych miast, żeby zgłaszali się do tych właśnie, przechodzili szkolenia krótkie, nie tylko jakby też jakby radzenia sobie z bronią, ale przede wszystkim właśnie jakby też jak można nie poddawać się panice, jak można właśnie działać, pracować jakby w takiej sytuacji wojennej, medycyna taktyczna, no wszystko to, co może być rzeczywiście przydatne, jeżeli miałoby dojść do wojny. O sytuacji na froncie wschodnim w Ukrainie mówił przebywający w Kijowie dziennikarz Piotr Andrusieczko. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz. W grudniu Rosja w oficjalnym oświadczeniu sformułowała szereg żądań wobec Stanów Zjednoczonych i NATO, podkreślając, że tylko one są gwarantem bezpieczeństwa w regionie. Obejmują one m.in. wycofanie infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 roku oraz zobowiązanie, że do NATO nie zostaną przyjęte kolejne państwa leżące na wschodzie, przede wszystkim Ukraina oraz Gruzja. Żądania te zostały natychmiastowo odrzucone zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i NATO. Premier Bułgarii Kiril Petkow stanowczo sprzeciwił się żądaniom Rosji, która za warunek bezpieczeństwa w regionie uważa wycofanie infrastruktury NATO z państw wschodniej flanki. Bułgaria jest niepodległym państwem i dawno temu dokonała wyboru, stając się członkiem NATO. Jako członek sojuszu sami decydujemy o organizacji swojej obrony w porozumieniu z naszymi partnerami. Traktat Północnoatlantycki nie przewiduje istnienia państw członkowskich drugiej kategorii, wobec których zobowiązanie o wspólnej obronie miałoby zastosowanie wybiórcze lub ograniczone, oświadczył premier Petkow w bułgarskim parlamencie. Oprócz tego Petkow wezwał Rosję do konstruktywnego dialogu i zaangażowania, które będzie zmierzało do deeskalacji napięć w regionie. Komentarz dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku trzeba powiedzieć, że po pierwsze Bułgaria jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, jako taka ma swoje zobowiązania sojusznicze. Natomiast odcienie szarości, w których znajduje się polityka, powodują, że rzeczywiście przykład bułgarski jest o tyle ciekawy, że pokazuje, powiedziałbym, i z jednej strony lokalną specyfikę i z drugiej strony wyzwania, przed którymi stoją poszczególne państwa, nie tylko Bałkanów, ale w ogóle regionu. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście jesteśmy świadkami niezwykle ciekawej geopolitycznej rywalizacji między Federacją Rosyjską a szeroko pojętym Zachodem, ale Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim Sojuszu Północnoatlantyckiego. I w tej rywalizacji państwa, które znajdują się po środku, muszą zająć określone stanowisko, muszą zająć, że tak powiem, pozycję w oczekiwaniu na najgorsze. I
Tego dowodem właśnie jest też rozwój wydarzeń w Bułgarii, która ma swoją specyfikę przede wszystkim dlatego, że byliśmy świadkami bardzo dynamicznych procesów politycznych w Bułgarii w ciągu ostatnich 2 lat i to, co powstało jako, powiedziałbym, skutek tego procesu takiej cichej rewolucji, która miała miejsce, obalenie rządu Borysowa, odsunięcie go od władzy, jest dojście do władzy dosyć osobliwej koalicji, której z jednej strony znalazły się ugrupowania, które jednoznacznie opowiadały się za fundamentalnymi zmianami w sposobie funkcjonowania państwa bułgarskiego, ale z drugiej strony do nich, że tak powiem, przylgnęły ugrupowania, które choć kojarzyły się ze starym reżimem, utożsamiane były ze sposobem uprawiania polityki przez rządy Borisowa, to udało im się zająć taką pozycję antyborisowską. I skutkiem tego jest to, że do tych ugrupowań między innymi należy Bułgarska Partia Socjalistyczna, która jest bardzo mocno związana z Kremlem. Sympatie prorosyjskie w tej partii są bardzo mocne. Ona jest spadkobiercą Bułgarskiej Partii Komunistycznej i zresztą ze względu na specyfikę też bułgarskiego społeczeństwa ta partia się nie ukrywa ze swoimi sympatiami wobec Moskwy, co najlepiej widać chociażby w zachowaniu prezydenta Bułgarii Radewa, który właśnie wywodzi się, miał to poparcie tej partii i wywodzi się z tego ugrupowania politycznego i dla którego, że tak powiem, różne takie stwierdzenia prowokujące, nawet reakcje ze strony Ukrainy, jak chociażby to, że Krym jest rosyjski, czy też opowiadanie się z łagodzeniem sankcji wobec Rosji, są naturalnymi elementami. Dzisiaj po tej rewolucji Radew odgrywa bardzo ważną rolę w bułgarskiej polityce i to powoduje, że koalicja, która dzisiaj rządzi krajem i na czele której stoi osoba jednoznacznie kojarzona, powiedziałbym, z takim proatlantyckim nurtem, jakim jest premier Kirill Petkow, musi uwzględniać, że tak powiem, to zaplecze polityczne, które dostarczają mu socjaliści. I to powoduje, że bułgarskie reakcje na perspektywę geopolitycznej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi i Rosją w regionie są o wiele bardziej stonowane, niż by się chciało zwolennikom oczywiście pozycji prozachodniej. To też spowodowało, że mamy do czynienia z sytuacją, w której minister obrony Stefan Janew wypowiadał słowa, że żadne rozmieszczenie sił natowskich nie będzie miało miejsca w Bułgarii, co zasadniczo różni Bułgarię od pozostałych państw stanowiących tą wschodnią flankę. Petkow próbuje łagodzić sytuację, próbuje być takim człowiekiem środka, który z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, że te zobowiązania sojusznicze do czegoś służą, a z drugiej strony, znaczy nie może iść na zwarcie, bo jest zbyt wcześnie, żeby prowadzić do otwartych kolizji w ramach koalicji, która dopiero co próbuje wprowadzać daleko posunięte reformy i zmiany w bułgarskiej rzeczywistości. Warto pamiętać, że Bułgaria wyszła z tej sytuacji w dosyć osobliwy sposób, bo to, co Bułgarzy zadeklarowali, to jest oczywiście, że z jednej strony są sojusznikami w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale że ochrona terytorium Bułgarii będzie polegała na armii bułgarskiej, czyli nie ma potrzeby zwiększania obecności amerykańskiej, czy też w ogóle sojuszniczej w Bułgarii. I tutaj jest kolejny paradoks, bo w Bułgarii są bazy, których eufemistycznie nazywa się bazami wspólnie użytkowanymi przez Stany Zjednoczone i Bułgarię. I bułgarskie władze podały, że w ramach tych bazach tak naprawdę stacjonuje 201 osób, w związku z czym ta obecność amerykańska jest rzeczywiście symboliczna, natomiast te bazy są bardzo ważne z punktu widzenia amerykańskiej logistyki. I to pokazuje, że my już mamy do czynienia z pewnym elementem oczywiście obecności, ale nie to jest najgorsze. Najgorsze, jeżeli rzeczywiście szlibyśmy tropem tej logiki, którą premier Petkow zaproponował, czyli to, że Bułgaria będzie polegała na własnych siłach i własnej obronności, to Bułgaria jest w niezwykle kiepskiej sytuacji. Problem z uzbrojeniem bułgarskiej armii, które jest w dużej mierze oparte na przestarzałej technologii radzieckiej, brak latających samolotów. Można powiedzieć, że praktycznie symboliczne istnienie bułgarskiej marynarki, jak też chociażby fakt, że nie dokonywano dłuższego czasu wymiany
granatów czy materiałów wybuchowych najlepiej pokazuje, jak skuteczne mechanizmy obrony jest w stanie dzisiaj Bułgaria wyciągnąć. Odpowiedzią na to oczywiście było to, że państwa sojusznicze, takie jak Hiszpania i Holandia, zadeklarowały chęć wsparcia Bułgarii w patrolowaniu jej przestrzeni powietrznej. To oczywiście jest elementem stosowanym szeroko w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony też dosyć symbolicznie pokazuje to bułgarskie, powiedziałbym, osobliwe wyjście ucieczki politycznej od tej sytuacji, posiada, że tak powiem, poparcie w rzeczywistości na ziemi. I to jest problem. Jest problem dlatego, że oczywiście myśląc o najgorszym możliwym scenariuszu, to istnieje pewne oczekiwanie, że ta wschodnia flanka sojuszu bardzo wyraźnie zarysuje granice między, powiedziałbym, dwoma stronami w nowej zimnej wojnie. Słabe ogniwa, które nie posiadają usprawnień umożliwiających ewentualną reakcję na jakiekolwiek zagrożenia, no stanowią najzwyczajniej niebezpieczeństwo dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tutaj mam na myśli przede wszystkim nie tylko Bułgarię, ale również kwestie Słowacji, co są takimi słabszymi miejscami, jeżeli patrzymy na tą wschodnią flankę i jeżeli uznajemy, że wzmocnienie obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego wzmacnia ten region. Warto przy tym zauważyć, że nie jak Bułgaria, zarówno Rumunia, jak i Polska, jak i państwa bałtyckie są gotowe do wzmocnienia, jeśli chodzi o obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, co też wydaje się niezwykle ważnym procesem. Ale jeśli chodzi o Bułgarię, to jeszcze jedną rzecz należy zauważyć i to jest to, że wydaje się, że ta bułgarska pozycja nie jest przypadkowa, dlatego że istnieją pewne oczekiwania, które idą o wiele dalej niż sama kolizja między Moskwą a Waszyngtonem w Europie. Mianowicie coraz częściej na Bałkanach można odnieść wrażenie, dochodzi do pewnego przygotowywania się do przetasowań na arenie międzynarodowej, które mogą otworzyć nowe możliwości, jakkolwiek opacznie by to nie brzmiało. Co prawda te działania są przede wszystkim widoczne bardziej w aktywności Serbii, a szczególnie w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, ale biorąc pod uwagę nierozwiązane konflikty na Bałkanach, taka perspektywa wymaga o wiele większej ostrożności, której wydają się dostrzegać bułgarscy politycy. O bułgarskiej perspektywie napięć w Europie Środkowo-Wschodniej mówił dr Spasimir Domaracki z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Husajn Oruczewicz. Dziękujemy Państwu za uwagę. Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza. Świat na wskroś.